Szanowni Państwo, dziękuję. Jadę z jednego pięknego spotkania, ale tutaj widzę kolejne bardzo przepiękne spotkanie w Lubartowie. Bardzo dziękuję za to przyjęcie. Chciałem dzisiaj też kilka zdań do Państwa powiedzieć o naszych planach związanych z kołami gospodyń wiejskich, ale też w ogóle planami samorządowymi, tak żebyśmy nasze reformy, nasze zmiany mogli kontynuować, żeby dobra zmiana była zmianą na dobre. A żeby tak się stało, to musimy skoncentrować się na konsekwentnej realizacji wielu, wielu zadań. Pierwsze z nich dotyczy bardzo ważnego obszaru, jakim jest w samorządzie dbałość o najbliższe nasze otoczenie, o dom i nasze najbliższe otoczenie. Czyli stąd potrzeby, które jestem pewny, że również w Lubartowie występują, czyli termomodernizacja. To są, czyli ocieplenie budynków, ciepły dom, zdrowsze powietrze, niższe rachunki za prąd i po prostu to jest coś, co zwykłym polskim rodzinom jest potrzebne. Na to przeznaczamy 100 miliardów złotych na najbliższe 10 lat. To będą wielkie wydatki, budynki jednorodzinne i wielorodzinne. Ważny temat dla samorządów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jestem pewien. Dziękuję. Jestem pewien, że również w Lubartowie potrzebujecie domu seniora, bo wiem, że jest dom opieki społecznej, ale potrzebne są domy seniora z prawdziwego zdarzenia. Nasze społeczeństwo coraz więcej ma osób, które samotnie żyją w domach swoich. I drodzy Państwo, myślę, że to jest taki obszar, gdzie wszyscy powinniśmy się zgodzić, również nasi oponenci polityczni, żeby dobrze zbudować program dla seniorów. I my zaproponowaliśmy, porównam dla Państwa, 3-4 lata temu wydatki około 30 milionów, w tym roku 80 milionów, a za rok będzie to 160 milionów. To niektórych denerwuje, jak tutaj naszych przyjaciół z konkurencji politycznej. No ale co ja poradzę, że jesteśmy skuteczni w uszczelnieniu systemu podatkowego i pojawiły się ogromne środki na politykę społeczną i na politykę rozwojową, też na drogi. O nich zaraz jeszcze coś powiem. A więc domy seniora, tak żeby nasi seniorzy, nasi starsi obywatele mieli tam pełen program i zajęć, i możliwa rehabilitacja, i pomoc w zakresie różnych zajęć typu kółka, teatralne, kulturalne zajęcia. Wiem, że są również taneczne, wiem, że nauka języka na komputerach, tak żeby babcia czy dziadek mogli do wnuczka napisać maila, prawda? To są wszystko ważne rzeczy, żeby ten kontakt społeczny był, żeby ta solidarność międzypokoleniowa, która jest tak ważna, żeby ona nie zanikała. To musi być siłą polskiego społeczeństwa. Dlatego robimy i będziemy robić mnóstwo nowych domów dla seniora. Prócz tego, dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, myślę też, że są inne rzeczy, które nie mają barw politycznych. Na przykład chodnik do szkoły nie ma barwy politycznej. Widzę tutaj taką naszą najmłodszą młodzież i dzieci. Chcemy, żeby oni bezpiecznie chodzili do szkoły. Nie musicie gwizdać na taką potrzebę. To jest bardzo ważna potrzeba społeczna. Przyznajecie, że to jest potrzebne? Chcemy taki program do każdej szkoły, żeby był chodnik, tam gdzie go jeszcze nie ma. Myślę, że to też w waszym powiecie lubartowskim też się przyda. I za rok nas rozliczycie, do ilu szkół pojawiły się takie chodniki. Jeżdżę także, szanowni państwo, po Polsce. Widzę, jak potrzebne są linie kolejowe. Tutaj ze mną przyjechała też młodzież. Jedna koleżanka była właśnie z Lubartowa i powiedziała mi, że potrzebne jest utrzymanie linii kolejowej Lublin przez Lubartów.
Łuków chyba do Warszawy, prawda? Tak, żeby jak wyremontowana będzie linia przez Dęblin, żeby ta była też utrzymana. To mam dobrą wiadomość, będzie utrzymana ta linia. I bardzo się cieszę również, że coraz częściej odtwarzane są różne połączenia autobusowe, bo to, co III Rzeczpospolitą też charakteryzowało, to zamykanie połączeń. Z gminy do gminy ciężko było się przedostać. I po to są potrzebne też drogi lokalne. Naszym znakiem firmowym są drogi lokalne, szanowni państwo. Średnio nasi poprzednicy rocznie przez 8 lat przeznaczali 600 milionów. My w tym roku już przeznaczyliśmy 1,3 miliarda, ponad dwa razy więcej, ale utworzyliśmy fundusz 6-miliardowy na nowe drogi, na nowe obwodnice. Będzie tu zupełnie nowa jakość, również w takich powiatach jak powiat lubartowski. W naszym programie to, co jest ważne, to również szybki internet, to jest ten punkt 4. I punkt 5, społeczeństwo obywatelskie. I tu mam coś nowego państwu do zakomunikowania. Coś, o czym dzisiaj pierwszy raz powiedziałem. A mianowicie ta działalność, ta oddolna działalność obywatelska, taka ważna, tak się cieszymy z niej. Ona jest promowana zwłaszcza przez... w takich mniejszych ośrodkach, na wsiach, przez ośrodki, przez ochotnicze straże pożarne i przez koła gospodyń wiejskich. My dla ochotniczych straży pożarnych przeznaczyliśmy dwukrotnie więcej pieniędzy niż jeszcze kilka lat temu. Ale chcę dzisiaj tutaj w Lubartowie ogłosić też program, o którym mówiłem w Wąwolnicy. I chcę go poszerzyć teraz, chcę go bardziej całościowo przedstawić. To jest program dla kół gospodyń wiejskich, które ja nazywam kobietami gospodarnymi i wspaniałymi. KGW, kobiety gospodarne i wspaniałe. Nasze kobiety, które tworzą te koła. Jest ich 20 kilka tysięcy. Pielęgnują tam polską kulturę, polską tradycję, polską religię, ale również oczywiście wspaniałe wypieki, polską kuchnię. No i nalewki również muszę dodać, bo szczególnie są pyszne często, chociaż nie próbowałem dzisiaj, od razu mówię, na wszelki wypadek, ale są wspaniałe. I dla naszych wspaniałych pań, chociaż tam też się znajdują czasami panowie, byłem w Węgrzcach Wielkich pod Wieliczką kilka dni temu, tam w jednym z kół gospodyń wiejskich był również pan, rodzynek. No więc, ale głównie dla naszych pań. Chcemy zaproponować program, który będzie nowym, wielkim programem aktywizacji i wsparcia. Tak, żeby, jak to się mówi w przysłowiu ludowym, od myszy po cesarza wszyscy żyją z gospodarza. Żeby ten gospodarz też korzystał z państwa. I to zrobimy dla koła gospodyń wiejskich. I teraz te punkty. 5 punktów też nowych właśnie, które proponujemy. Po pierwsze... Koła gospodyń wiejskich funkcjonują w różnych formach prawnych. To są stowarzyszenia, czasami w ogóle nie są zarejestrowane, czasami jakieś fundacje. Proponujemy szybką ścieżkę rejestracji, ale również dla tych pań, które chcą pozostać w takim kształcie prawnym, w jakim są dzisiaj, nie ma problemu, mogą zostać. Tylko szybka rejestracja w stowarzyszenia czy w postaci w nowej formie prawnej ułatwi też pozyskiwanie środków. Ale jak koło gospodyń wiejskich chce pozostać w takiej formule prawnej, w jakiej jest, to też nie ma problemu. Punkt drugi to jest coś takiego, co naszym przeciwnikom się nie podoba, ale my konsekwentnie to robimy. Dziękuję. Punkt drugi, szanowni państwo, to jest doradztwo prawne dla wszystkich tych kół gospodyń wiejskich, ponieważ, i tutaj kolejny punkt, coś, co nasi, trzeba to powiedzieć, konkurenci polityczni w fatalny sposób przeprowadzili. W roku 2011
PSL zakazał rolniczego handlu detalicznego, czyli rolnicy nie mogli sprzedawać swoich wyrobów w miejscu wytworzenia. Musieli zgłaszać się do gminy, a jak nie, to w tym samym prawie PSL narzuciło grzywny, kary grzywny na rolników. My już dzisiaj, ponad rok temu, zwolniliśmy to zupełnie. Nie trzeba się rejestrować w gminie. Do 20 tysięcy złotych, to jeszcze pan minister Jurgiel przeprowadził, że można sprzedawać na targowisku, na bazarach, na bazarkach wszystkie wyroby, te polskie wędliny. Niech miastowi zobaczą, jakie one są pyszne, prawda? Polskie wyroby rolnicze. I dzisiaj pan minister Ardanowski, który był ze mną w Wąwolnicy, zwiększa też te możliwości do 40 tysięcy złotych rolniczego handlu detalicznego. Wszystkie wyroby, których dzisiaj widziałem setki, tam właśnie w Wąwolnicy, kół gospodyń wiejskich, będą mogły być bez przeszkód sprzedawane. I też zauważcie państwo, to jest coś, co też rolnicy bardzo potrzebują. Pominięcie łańcuszka pośredników, prawda? Żeby ten produkt, który dzisiaj jest za tanio sprzedawany przez rolnika, żeby trafiał na stoły polskie, polskich domów, do sklepów, właśnie z większą marżą pozostawioną u rolnika, a nie tylko u pośrednika. To też pomoże. My odwróciliśmy te zakazy PSL-u. Daliśmy tę wolność w ręce rolników. Ale dla kół gospodyń wiejskich mamy bardzo też jeszcze jedną konkretną niespodziankę. W wymiarze finansowym. To na pewno się wszystkim spodoba, bo wiem, że te panie mają czasami za swoje środki, szyją przepiękne stroje, rękodzielnicze jakieś wyroby i potrzebują czasami trochę sprzętu kupić. Opowiadałem mi o tym i dzisiaj, i kilka dni temu, gdzie byłem pod Krakowem i wcześniej. Dlatego dla każdego koła gospodyń wiejskich przeznaczymy 3000 zł lub więcej w zależności od wielkości tego koła i to będzie bezpośrednie, stałe wsparcie dla naszych pań. Oprócz tego, szanowni państwo, to co będzie jeszcze dodatkowo, zwolnimy podatkowo część sprzedaży do jakiejś kwoty, tak żeby ta sprzedaż przez koła gospodyń wiejskich naszych rolników odbywała się bezpodatkowo. To jest też odwrotność polityki naszych poprzedników, szanowni państwo. W tamtych sytuacjach, powiem wam szczerze, bo dzisiaj widziałem to jeszcze będąc ministrem finansów, wielkie międzynarodowe firmy nie płaciły w Polsce wcale podatków lub płaciły niecałe 19%. Tam miały różne sztuczki i czasami 12, czasami 5, czasami 2. A mały polski przedsiębiorca rolny i w mieście płacił 19%. Myśmy negocjowali to w Brukseli długo i dzisiaj osiągnęliśmy sukces, który też naszych przeciwników denerwuje. Wielkie firmy będą płacić podatki w Polsce, już płacą, a mały polski przedsiębiorca ma niższe podatki, 9%. I w przypadku ZUS-u też niższy ZUS. Dziękuję. I szanowni państwo, piąty punkt to jest bezpłatne doradztwo prawne właśnie dla kół gospodyń wiejskich, dla tych, które się bardzo prężnie rozwijają, potrzebują szerszej palety usług, produktów, chcą sprzedawać szerzej swoje wyroby, a są też takie koła, czyli stają się po prostu przedsiębiorcami w tej mniejszej skali najpierw. To bezpłatne doradztwo również prawne w tym zakresie. I szanowni państwo, to jest nasz nowy program dla kół gospodyń wiejskich, którego do tej pory nie było, a my otwieramy zupełnie nowe możliwości przed wszystkimi kilkoma tysiącami kół gospodyń wiejskich. Dla naszych babć, mam, żon i sióstr i córek czasami, tak żeby polska kultura
polska tradycja, polska kuchnia kwitła, rozwijała się przez kolejne dziesiątki i setki lat. Drodzy Państwo, my mamy przede wszystkim Was, takich wspaniałych ludzi, ciężko pracujących na kawałek chleba. I dlatego proszę Was o wsparcie też na takich spotkaniach jak to, na które jeździmy od miasta do miasta, bo to jest potrzebne, żeby tłumaczyć innym, na czym te nasze dobre zmiany polegają. Nawet jeżeli popełniamy błędy, bo każdy, kto jest człowiekiem, to je popełnia. Ja na pewno również. Ale naszym mottem naszego działania, podstawowym, jest to, że nie ma w Polsce ludzi niepotrzebnych, że dla każdego człowieka musimy jak najlepsze zasady wypracować, że nasza polityka społeczna też denerwuje naszych przeciwników, jak widać, ale my od niej nie odstąpimy. Ona jest niezbędna dla polskich rodzin, dla polskich seniorów i będziemy ją jeszcze, szanowni Państwo, rozwijać, dlatego, że w końcu trafiła się władza, taki rząd właśnie, który bardzo poważnie traktuje i państwo polskie, i społeczeństwo, i traktuje to jako pewną jedność. Państwo i społeczeństwo to jest jedność. Gospodarka i społeczeństwo to jest jedność. Dlatego musimy tłumaczyć to naszym bliskim, naszym przyjaciołom, bo naszą główną bronią są nasze działania i nasze spotkania, takie jak to, na tym, na którym dzisiaj jestem. Bardzo dziękuję Państwu za to, że jesteście tutaj. Pozwólcie, że przeczytam jeden transparent tutaj, który mi się spodobał. Wrzask totalnych nie pomoże, wygra Polska, biały orzeł. No więc właśnie niestety tak jest, że niektórzy próbują zakrzyczeć nasze reformy, próbują nas zastraszyć, ale ja powiem tak, jak niedawno pewna pani powiedziała, pewna pani prezes, nie damy się zastraszyć. Nie damy się zastraszyć, szanowni Państwo. Ja na pewno się nie dam również zastraszyć, bo działamy dla dobra narodu, całego społeczeństwa. Polska, polski naród, nasza ojczyzna zasługuje na więcej. Jest wspaniałym, wielkim narodem, który przez te lata transformacji był często bardzo mocno pokrzywdzony. I ludzie tacy w małych miejscowościach, jak w Lubartowie, gdzie jeszcze 5-7 lat temu, pamiętacie, jakie było bezrobocie? Dzisiaj jest najniższe bezrobocie tutaj w historii, gdzie rolnictwo w latach 90. pamiętamy, jak było potraktowane. Ja pochodzę z Dolnego Śląska, tam było dużo PGR-ów. Te reformy, pseudoreformy, które wtedy były, zniszczyły życie milionom ludzi. Nie patrzono wtedy tak na ludzi. A my i nasza polityka, pamiętajcie, służy przede wszystkim ludziom i narodowi. To jest podstawowe motto naszego działania. Dlatego, szanowni Państwo, chcemy, żeby wiatr zmian, Polska odzyskanych szans, będzie wtedy, kiedy wiatr zmian powieje w każdym powiecie, w każdej gminie, w każdym mieście, tutaj w Lubartowie również. Tego Państwu życzę, żebyście wybrali jak najlepszych przedstawicieli z Prawa i Sprawiedliwości, bo wtedy będziemy mogli kontynuować naszą politykę. Szczególnie też proszę o to. Oczywiście tutaj w Lubartowie macie bardzo dobrego burmistrza i mam nadzieję, że go wybierzecie również. Zapraszam tutaj do mnie na chwilę. Ale też proszę o Wasz głos w sejmikach wojewódzkich. Sejmik województwa lubelskiego, bardzo ważny, żeby go odbić z rąk tych, którzy marnotrawią nasze pieniądze, nie potrafią nimi zarządzać tak jak my, gdzie pamiętacie, jak mówili, że będzie druga Grecja, że budżet się nie zepnie, że będzie bankructwo budżetu. Dzisiaj pokazujemy, budżet działa,
Działa. 500+ działa? Działa. Programy społeczne działają? Działają. I wszystko to dalej będzie działać, jeżeli ludzie nam zaufają, będziemy dalej mogli reformować Polskę, o co bardzo Państwa proszę. Dziękuję bardzo. A to są nasi kandydaci. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, Panie Premierze. Proszę parę słów powiedzieć. Szanowny Panie Premierze, dobro jest ciche i pokorne. To tylko zło jest tak hałaśliwe. To nie są mieszkańcy Lubartowa. Lubartów, nasza mała ojczyzna, wita z sercem po raz pierwszy w historii premiera Rzeczypospolitej Polskiej. Witamy bardzo serdecznie. Mateusz. Panie premierze, Lubartów to historia 475 lat. Tworzyli ją mieszkańcy, ale tworzyli nasi goście. Dziś pan premier dołożył swoją cząstkę do dobra naszej małej ojczyzny Lubartowa. Bardzo dziękujemy.